Jarosław Talik, trener bramkarzy Olimpii Elbląg. Trenerze, to już któryś trening z kolei organizowany przez bramkarzy pierwszej drużyny, w którym już trener uczestniczy tutaj z naszymi najmłodszymi bramkarzami? No, z najmłodszymi bramkarzami zaczęliśmy już pracować na początku miesiąca grudnia i ta grupa coraz bardziej się powiększa, ale wiem, że jeszcze jest sporo chłopców z grup młodszych, gdzie serdecznie zapraszam, gdzie jest fajna atrakcja, bo zajęcia pomaga prowadzić Miloš Budakowicz, no i jest Grzesiu Szamotulski, 13-krotny reprezentant Polski, to mówię, dla dzieci na pewno jest wielka frajda. Zapraszam z rodzicami, przyjść popatrzeć, jak wygląda ta praca na treningu. Pracujemy nad techniką, gdzie naprawdę myślę, że dla tych chłopców to będzie ogromna korzyść na przyszłość. Nawet gdyby nie grali w piłkę, no to już samo to im zostanie w pamięci, że trenowali pod okiem reprezentanta Polski, to myślę, że będzie ogromna frajda. Okej, a jakie znaczenie właśnie ma to, że to jest właśnie Grzegorz Szamotulski na tych treningach? Czy ten autorytet w jakiś sposób pozwala pracować nad charakterami tych młodych zawodników? No na pewno, bo młodzieży się dzisiaj wydaje, że bez pracy można coś osiągnąć. No niestety, nawet takie gwiazdy jak Grzesiu, gdzie tutaj pokazuje, też musi ciężko pracować na to, żeby na meczu tą jedną, dwie piłki porządnie złapać. I pokazuje im, że my robimy to samo, co oni. Także mają z kogo brać przykład i myślę, że to na pewno będzie procentowało. Niekoniecznie za miesiąc, za dwa, ale myślę, że za rok, za dwa lata na pewno. Czy widać już jakieś talenty? Jacyś kolejni przyszli białkosty wychodzący z Olimpii? No nie ukrywam, że paru młodych chłopaków wygląda bardzo fajnie. Szkoda, że trochę późno zaczęliśmy tą pracę z nimi, ale myślę, że to wszystko nadrobimy do końca sezonu i będzie to o wiele lepiej wyglądało. Które miejsce zajmie Olimpia na koniec sezonu? Gwarantujące utrzymanie. Dzięki, profesorze. Dziękuję.